Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiejszy temat to elektryzowanie. Przez dotyk. Elektroskop i zasada zachowania ładunku. Słuchajcie, jeżeli chodzi o elektryzowaniu o dotyk, przez dotyk, już o tym sobie mówiliśmy. Czyli elektryzowanie przez dotyk polega na tym, polega na przepłynięciu ładunku pomiędzy ciałem naelektryzowanym i ciałem nienaelektryzowanym. Czyli słuchajcie, jeżeli w ogóle ma dojść do elektryzowania przez dotyk, to jedno ciało musi być już naelektryzowane. Teraz, jeżeli ja mam ciało naelektryzowane dodatnio, a tu jest ciało obojętne, tak? To mówiliśmy sobie, że po zetknięciu, tak? Ładunek, ciało dodatnie będzie potrzebowało więcej elektronów. I elektrony będą z tego ciała, słuchajcie, przepływać. Nawet mogę zrobić tak. I teraz, ile tych elektronów przepłynie? Tak, żeby ładunek się wyrównał. Czyli zobaczcie. Tu mamy plus 4 kolumby, tu mamy 0. One się jakby wzajemnie z sobą wyrównają, tak, że każdy będzie miał plus 2 kolumby. Tu bym musiała jeszcze dorysować w ten sposób. O. I teraz po tym czasie one się, te ładunki się rozchodzą w ten sposób jednakowy, tak? Protony są nieruchliwe, natomiast elektrony przepłynęły. Widzimy? Zawsze, jeżeli jest ciało naładowane, naelektryzowane dodatnio, to elektrony z obojętnego przechodzą. Tak, żeby wyrównać ładunek, i wiemy, że tylko elektrony mają zdolność poruszania się. I to, co sobie tu narysowaliśmy, to jest, słuchajcie, zasada zachowania ładunku. Tu jest rozrysowana z plusami, z minusami, ale tak naprawdę możemy sobie napisać coś takiego. W izolowanym układzie całkowity ładunek elektryczny się nie zmienia. Co to znaczy? No właśnie, słuchajcie, mamy dwie kulki. Niech jedna jest naładowana plus 5 kulombów, a druga minus 10 kulombów. Jak my je z sobą złączymy, to plus 5 minus 10 daje nam wspólnie minus 5 kulombów. I jak my je znowu rozdzielimy, to każda będzie miała minus 2,5 kulomba. To Państwo dokończą podpunkt A. Podpunkt B mamy dwie kulki, plus 10 kulombów i minus 60 kulombów. Łączymy je, żeby nastąpił swobodny przepływ ładunków, a następnie je rozdzielamy. Uzupełniacie mi, co tutaj ma być.
teraz, a jak w ogóle my możemy zobaczyć, że ciało jest naelektryzowane? Słuchajcie, jest taki przyrząd, nazywa się elektroskop. I on umożliwia stwierdzenie, czy ciało jest naelektryzowane. No i teraz, jak sobie w ogóle z tym poradzić i jak to będzie wyglądało? Słuchajcie, elektroskop ma taką budowę. Jest metalowy. Tutaj ma podstawkę. I ma dwie blaszki, kółeczko. I teraz normalnie elektroskop jest obojętny. Co to znaczy, że jest obojętny? Zrobimy sobie kolorami plusy i minusy, żeby było fajnie, ok? Czy jest obojętny, to znaczy, że ma tyle samo plusów, co słuchajcie, minusów. Tak? I teraz, co się dzieje? Jeżeli my dołożymy, czyli podpunkt A, dokładamy, albo może przykładamy, albo dotykamy ciałem naładowanym, słuchajcie, dodatnio. Czyli mamy tak, mamy elektroskop i moje listki spoczywają. Zbliżam do tego ciała, bo dotykam ciała naładowanego. Zaraz zobaczycie, listki się będą odchylały. Dlaczego tak się dzieje? Zróbmy sobie, że to jest ciało ujemnie naładowane. Ok? Natomiast słuchajcie, to, że nie ma plusów, to jakby dla nas nie jest ważne. My tu mamy o elektrony i dodatnie protony. Pierwotnie. Natomiast jak my dokładamy elektrony, to co się dzieje, słuchajcie, z elektronami? Wszystkie elektrony, które tutaj są, co robią? Odpychają się, tak? Czyli te, które poprzednio były rozmieszczone równomiernie, uciekają od tych elektronów jak najdalej. Tak? Albo też możecie zobaczyć, że po prostu te elektrony przepływają, jest ich więcej. Jeżeli jest ich więcej, no to tu widzimy, że są ładunki takie same i to będzie ulegało odpychaniu. Dlatego widzimy, że się rozszerzą te blaszki elektroskopu. Natomiast gdy dotykamy ciałem naładowanym ujemnie, jej na odwrót to zrobiłam. Boże, przepraszam, tu powinno być ujemnie. A tutaj dodatnio. Przecież to jest ujemnie naładowane ciało. Czyli zobaczcie. Pierwotnie ładunek jest równomiernie rozmieszczony, tak? I te płatki elektroskopu się nie odpychają. Natomiast kiedy ja, słuchajcie, zbliżę i dotknę ciało naładowane dodatnio, to co się stanie? Ja sobie jeszcze, słuchajcie, pozwolę narysować inną linią przepływ ładunku. On będzie tutaj w tym momencie, minusy będą przechodziły do elektroskopu, tak? Natomiast tutaj co się będzie działo? Pamiętajcie, że tylko elektrony mogą się przemieszczać. Nastąpi odchylenie, bo wszystkie elektrony będą co robiły? Przechodziły naszego elektroskopu do ciała naładowanego dodatnie. Więc na tych listkach zostaną same plusy. Więc co będą robiły? No słuchajcie, będą się odpychały. Czyli jeżeli tu jest nagromadzony taki sam ładunek, to my widzimy odpychanie. Więc jak przykładamy ciało, które jest naładowane, to listki się będą odpychały.
Nieważne, czy ciało jest naładowane ujemnie, czy dodatnio, zawsze będzie ten sam efekt, tak? Mam nadzieję, że to jest widoczne. I teraz zobaczcie, ostatnia rzecz, mówiliśmy sobie o tym. A zobaczcie ciekawą rzecz. Elektroskop był obojętny. Dotknęliśmy go ciałem ujemnym i on się naelektryzował jak? Ujemnie, tak? To jest nadmiar ładunków ujemny. Elektroskop był obojętny. Dotknęliśmy ciałem naładowanym dodatnio. To ciało wyciągnęło nasze elektrony. Teraz elektroskop jest również naładowany dodatnio. Czyli ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć, jest następująca. Możemy sobie napisać. Obojętne ciało można naelektryzować dotykając je ciałem naelektryzowanym. I to, co jest ważne, że dotknięte ciało ma ładunek tego samego znaku, co ciało, którym je dotykano. Bardzo żałuję, że nie mogę wam tego pokazać w szkole. Mam elektroskop i właśnie wtedy elektryzujemy takie pałeczki ujemnie i dodatnio i patrzymy, jak te listki się rozchylają. Czyli jeszcze raz dam na to, obojętne ciało można naelektryzować, dotykając ciałem naelektryzowanym i ciało to ma taki ładunek tego samego znaku, którym je dotykano. Bardzo proszę o zrobienie notatki i wysłanie mi na Messengera jako potwierdzenie. Życzę miłego dnia. Do widzenia.